Witam Was serdecznie. Ja oczywiście swoim zwyczajem dałem tylko czas, żeby nie było. Niech będzie tak. 40 minut, tak? Chcecie aż tyle? Aż tyle chcecie? Dobrze. Bóg jako jedyny, odróżniając od siebie wszystko inne, to znaczy wszystko, co nie jest Nim, odróżniając wszystko, co nie jest Nim, jednoczy z sobą wszystko to, przedstawiając sobie je razem w absolutnej i doskonałej formie. Coś, co nie jest Nim, wszystko, bo to jest wiele elementów, rzeczy, rzeczywistości, które nie są Nim, jednoczy, przedstawiając to w jednej formie. Ta druga jedność, tak można by o niej powiedzieć, chociaż i nieoddzielna od pierwotnej jedności Boga, jest względem Boga jednością pasywną. On jest kreator, tak? Kreator. Ta druga jedność jest wobec tego kreata. Pasywna. Jest stworzona. Inaczej żeńska. Pisze Włodzimierz Sołowiow w 1898 roku. Wielki myśliciel i filozof rosyjski. Właściwie to bardziej filozof mędrzec, ponieważ związał filozofię silnie z teologią, szczególnie teologią, ale nie tylko, i prawosławną, ale teologią szczególnie ojców Kościoła. Dlatego jego filozofia jest filozofią mądrościową. Włodzimierz Sołowiow. Zmarł w 1899 roku. A to jest fragment z jego największego dzieła Sens miłości. To on jako pierwszy, w zasadzie przynajmniej ze znanych nam tekstów, użył właśnie jakiego twierdzenia, jakiego terminu, przepraszam. A więc ta druga jedność jest u Boga, wobec Boga, jest jednością pasywną, czyli żeńską, gdyż w tym wypadku wieczna nicość, która jest czystą potencją, tutaj już metafizyka wchodzi w grę, czysta potencja, czyli czysta możność do stania się kimś, ale jeszcze tym nie jestem, przyjmuje pełnię życia Bożego. Nazywamy ją wieczną kobiecością. Czysta potencja, ta możliwość, ta druga jedność poza Bogiem. Inna, może lepiej powiedzieć, znajdująca się w Nim, ale inna od Niego. Wiem, że niewiele z tego rozumiecie. Dlatego, że do dziś istnieją spory, co Sołowiow miał na myśli. Ale to on po raz pierwszy użył tego terminu odwieczna kobiecość. Oczywiście być może trafił gdzieś w swoich poszukiwaniach. On, Sołowiow, był profesorem na uniwersytecie. O dziwo zaczynał od zajmowania się biologią. Skończył w zasadzie na filozofii teologii. Stwierdził, że to jest nauka, którą naprawdę warto się zająć. On wprowadza po raz pierwszy w filozoficzną myśl termin odwieczna kobiecość. Bardzo dziwny, bo jak kobiecość może być jakąś odwieczną? Sarkastycznie powiem, a co z męskością? Nie jest odwieczną. Nie. Ta doskonałość,
która, teraz pisze o odwiecznej kobiecości, jest to pewna doskonałość, która dla nas jeszcze tylko się realizuje. My jej nie dostrzegamy w całej jej pełni. Ona się dopiero realizuje w różnych przestrzeniach. Dla Boga, to znaczy wprawdzie, już jest rzeczywista. Ona istnieje naprawdę. Ta istota, tak można by powiedzieć. Odwieczna kobiecość. To tylko nam się wydaje, że to są jakieś bujanie w chmurach, bo w naszym świecie i w naszym życiu ona dopiero ma się objawić. Ta idealna jedność, to jest piękne zdanie Sołowiowa, ta idea, jak inaczej nazywa odwieczną kobiecość? Posłuchajmy. Ta idealna jedność, do której zdąża cały świat, cały kosmos dąży do tej jedności i która stanowi cel procesu kosmicznego i historycznego. Tym jest, to jest jakby wyraz, jaki, to, do czego ta odwieczna kobiecość jest skierowana, ku czemu? Ku procesu zdążający do, jak napisze gdzie indziej Sołowiów, do wszechjedni. Ona wprawdzie jest, ona prawdziwie to dążenie, odwieczna kobiecość, to dążenie do zjednoczenia wszystkiego, całego kosmosu w Bogu, ona prawdziwie jest wyższym przedmiotem miłości Boga, jako wiecznie drugie. I teraz wiem, ktoś zapyta, no dobrze, jakiś filozof rosyjski, koniec XIX wieku, ale prawdopodobnie może za dużo się napił, może wziął jakieś środki odurzające, bo można by tak było powiedzieć. Bardziej, że niektórzy mogą nie rozumieć, o czym my mówimy teraz. Gdyby nie jeden fakt. Otóż zauważyła tę myśl Sołowiowa w filozofii innego rosyjskiego myśliciela Nikołaja Berdiajewa, ponieważ on rozwija w swojej filozofii dokładnie tę myśl, dostrzega tę myśl niejaka, już momencik, bo to sobie wypisałem, Gertruda von Lefort. Wątpię, żebyście słyszeli o tej postaci. O Gertrudzie von Lefort tak pisze Karol Wojtyła. Ponieważ Wojtyła, jakimś cudem Karol Wojtyła znał podstawowe dzieło tej kobiety, tej filozof, niemieckiej filozof, które zatytułowane jest Odwieczna kobiecość. Taki tytuł ma dzieło Gertrudy von Lefort. I papież pisze w ten sposób w pewnym miejscu. Świadomość daru i obdarowania stała się dla mężczyzny przede wszystkim źródłem podziwu. To pisze Wojtyła, jak mężczyzna postrzega kobietę. Oczywiście mówimy o idealnym postrzeganiu, tym pierwotnym, tym z raju. Świadomość daru i bycia obdarowanym kobiecością stała się dla mężczyzny przede wszystkim źródłem podziwu. To jest to słynne z raju okrzyk słynny Adama. Ta jest kością ciałem z mojego ciała. I dalej Wojtyła pisze tak. Wraz z jej stworzeniem, ze stworzeniem kobiety, objawiło się w świecie to, co Gertruda von Lefort nazwała
das ewig weibliche, czyli odwieczną kobiecością. Wojtyła zwraca uwagę w swoim tekście na właśnie ten termin, powołując się na Gertrudę von Lefort. Ona z kolei tę tajemnicę, ten termin, ta dziwna, odwieczna kobiecość bierze od myślicieli Sołowiów, Birdiajew. Tak? To jest ten łańcuch zdarzeń. Mówię o tym dlatego, żeby teraz pokazać wam, że to nie jest jakaś myśl wobec tego, że któryś z filozofów czegoś się napił i teraz o czymś dziwnym pisze. Jeżeli Wojtyła, Karol, pisze w swojej medytacji, że trzeba szczególną uwagę zwrócić na znaczenie tego terminu, odwieczna kobiecość. Nawet w innym miejscu pisze, że trzeba nam dobrze się przyjrzeć temu, co Gertruda von Lefort napisała w swoim dziele Odwieczna kobiecość. Wobec tego jest temat, moi drodzy. Nie jest tylko jakaś opcja. Może być dla kogoś, jeśli ktoś chce pozostawać w swojej króliczej norze, jak Alica z Krainy Czarów, to może to być tylko jakaś opcja, jakaś historyjka, nieważna, nie dotyczy mnie to. No, mogę w mojej króliczej norze sobie zostać z moimi stworzonkami, z moimi dziwolągami, w które wierzę i nigdy nie wyjść na zewnątrz. Można tak pozostać. Ale Jan Paweł II pisze, jest coś na rzeczy, to nie jest tylko jakiś wymysł. Sięgnijmy wobec tego do samej Gertrudy. Jak ona opisuje tę odwieczną kobiecość, czym idąc po linii Sołowiowa, jakie ona wyciąga wnioski? Ta jedyna, o której napisano, że jest błogosławioną pomiędzy niewiastami. Doskonała intuicja. Do kogo odnosi Gertruda von Lefort temat odwiecznej kobiecości, temat całego kosmosu, do tej, o której powiedziano, błogosławiona między niewiastami. I tu już nie można powiedzieć, że nie ma tematu. Piękna jest ta intuicja. U Sołowiowa tego nie ma. On poszedł w kierunku Syzygia, jakaś przedwieczna mądrość. Nie skojarzył do końca z Marią. Teraz, jak już to usłyszeliście, to się wręcz narzuca. No oczywiście odwieczna kobiecość, któż inny? I pisze tak, von Lefort. Ta jedyna, o której napisano, że jest błogosławioną pomiędzy niewiastami, na koniec ukoronowanej jest już obecna niepokalana. Niby proste, znaczy proste. Ona mówi, cała jej historia w ukoronowanej, czyli w tym, jak historia Maryi się kończy ukoronowaniem, jest zawarta cała historia jej kobiecości od niepokalanego poczęcia. Jest zawarta niepokalana, czyli ta odwieczna, można by tutaj powiedzieć, jest pewną całością, pewną jednością, jednością inną od Stwórcy. Tu pobrzmiewa myśl Sołowiowa doskonale. Jest to jakaś, no Maryja nie jest Bogiem. To jest to myślenie pogańskie gdzieś, które nigdy nie wpadło na ten genialny pomysł ojców Kościoła, bo kobieta była nazwana przez pogan przez całe wieki, aż do momentu, do progu pojawienia się chrześcijaństwa, była co najwyżej nazywana boginią. Ale nigdy Boga rodzicielką, tą jednią, inną niż Stwórca, nie jest Bogiem, ale jest jakąś odwieczną, odwiecznie istniejącą. To jest coś niesamowitego.
Dalej Gertruda von Lefort. I rzeczywiście z punktu widzenia metafizycznego, trochę was muszę dzisiaj podręczyć, jest to ona, Maryja, jest principium mysterium, jest, a więc jest pewnego rodzaju tym, co stanowi o samej tajemnicy tego terminu. Ona stanowi rdzeń samej tajemnicy, principium tego misterium, odwieczna kobiecość. Jest, owszem, jest principium każdej rzeczy na świecie stworzonej. Maryja jest tym, można powiedzieć, modelem, czy też prawzorem każdego stworzenia, można by tak powiedzieć, tego, co stworzone. Powstaje, Maryja powstaje, by tak rzec, u zarania jutrzenki stworzenia. To jest wciąż nawiązywanie do tej myśli filozoficznej Sołowiowa. Oznacza objawienie tego, czym był człowiek przed upadkiem. Bardzo proste to zdanie. Maryja, kochani, można zobaczyć, jakie to jest inne pokazanie tej postaci. Oznacza objawienie. Uwaga, to słowo objawienie jest ważne. Nie każdy to zrozumie, tylko ten, komu to będzie objawione w tym życiu. Tu ludzie bardzo często nie rozumieją, kim naprawdę do końca najgłębiej jest postać Maryi. Nie przeszkadza im to być ludźmi pobożnymi, ale my tutaj mamy powiedzieć o czymś innym. Oznacza objawienie tego, czym był człowiek przed upadkiem. Drugie takie niesamowite intuicja tej samej autorki. Natura. Ona pisze tak w taki sposób, kochani, bardzo opisowy. Gertruda von Lefort pisze swoją filozofię w taki sposób, ktoś ładnie to określił, pewien komentator, że ona pisze nie językiem psychologii, nie językiem teologii, nie językiem filozofii. Ona pisze językiem symbolu. Symbolu. I teraz jej tekst. Natura i stworzenie. Wody, kamienie i rośliny. Wy poruszacie się z całą prostotą, ale i z religijną harmonią. Wasze ciche posłuszeństwo jest tym, co podoba się Bogu. To jest odniesione do postaci Maryi, uważam, idealnie się wpisuje. Ciche posłuszeństwo wasze, wszystkie elementy świata, kosmosu, kamienie, rzeki, wody, rośliny, wszystko, to podoba się, wasze ciche krążenie jednego wokół drugiego, w porządku, idealnym, to, co podoba się Bogu. Motyw kobiecy da się słyszeć w całym stworzeniu. Ładne to jest. Właśnie kobiecy motyw da się słyszeć w całym stworzeniu. Ukrywa się niemal ten motyw kobiecy. Jak delikatne i dalekim preludium w łonie ziemi rodzicielki. Ziemia rodzicielka. Dzikich zwierząt, które stają się matkami, jakby same w ten sposób łamią granice brutalności świata. Język symbolu. Ukrywa się ta odwieczna kobiecość Maryja, symbolu narzeczonej i oblubienicy, w symbolice miłości. Ukrywa się nieskończenie we wszystkich ludzkich matkach nieskończenie. Gdy każda z nich jest rozjaśniona przez swoje własne dziecko. Wznosi się ze sfery naturalnej ku nadprzyrodzonej, duchowej i jeszcze wyżej nadprzyrodzonej. Właśnie tam, gdzie kobieta jest najgłębiej kobietą. To jest też ciekawa myśl. Najwłaściwszym miejscem istnienia kobiety jest to
miejsce wyznaczone jej od zarania w nadprzyrodzoności. Jest w kobiecie, mówi między wierszami Gertrude, jest jakieś wyczucie nadprzyrodzoności, na pewno o wiele większe niż u mężczyzny. Bo ona ciągle jest wychylona ku duchowemu, ale i ku nadprzyrodzonemu. Znosi się. To jest jej naturalny ruch. Właśnie tam, gdzie kobieta jest najgłębiej kobietą, nie jest już samą sobą, ale tą, która siebie oddaje, a oddając się, staje się jednocześnie, tylko w ten sposób, kochani, to jest ważne, kobieta, która się nie oddaje, nie stanie się nigdy kim? Oblubienicą i matką. Maryja się w to świetnie wpisuje. Znakiem geniuszu kobiecego nie jest osobowość, nie jest przekazywanie osobowości, ale coś, co tę osobowość transcenduje, przekracza nieskończenie. W jakim sensie? O co ci tutaj chodzi? Można by ją zapytać. No, pisze o tym kobieta, także zapytajcie, ale ona to wyjaśnia, uważam, dość w swoim stylu. Mężczyzna nadaje wartość chwili. Zatrzymuje chwilę. Zbudował katedrę. Zatrzymał geniusz ludzki. Istnieje katedra, tak, zbudowana z kamieni. Mężczyzna nadaje wartość chwili, którą uwiecznia. Kobieta, nieskończone następowanie po sobie kolejnych generacji, kolejnych pokoleń. Tym jest kobieta. Nieskończone następowanie kolejnych generacji. Ma zupełnie inną rolę niż mężczyzna. A precyzyjniej, mężczyzna jest kamieniem dającym oparcie temu, co czasowe, co w czasie. Kobieta strumieniem, który ten kamień niesie. To jest niesamowite. Strumieniem, który ten kamień niesie. Kamień posiada swoją formę skończoną. Jasno określony jest. Mężczyzna to jest konkret. Tak? Strumień potoku, jej nie ma tej określonej formy. Jest ciągle płynący. W języku, którym tłumaczyłem, z włoskiego, tam było napisane fluido. To jest fluida. Tak? Świetnie. Się nawet, kochani, objawia w różnicy fizycznej między budową męską a kobiecą. Nawet tam. Bo Pan Bóg jest mędrcem największym i umiał zamknąć najbardziej duchowe tajemnice w najbardziej cielesnych formach. A tu jest jego geniusz stwórcy. Wszystko, co jest osobowe, jest także męskie, jednostkowe, osobowość. A więc żyje w czasie, pochłaniając własny kapitał. No, żyje tą osobowością. Pochłaniając, tam nawet jest powiedziane, pożerając własny kapitał. Podczas gdy kobieta to, co uniwersalne akumuluje, czyli zbiera. Wnioski, powiem szczerze, godne bardzo głębokiego myśliciela. Nie dziwię się, że Jan Paweł II napisał w medytacji: przeanalizujcie tę autorkę i jej tekst. Jej tekst Odwieczna kobiecość, bo coś w nim jest. Misterium miłości w rozumieniu tajemnicy oblubieńczej. Dalej, Gertrude. Misterium miłości w rozumieniu tajemnicy oblubieńczej nie jest tajemnicą matki, ale tajemnicą oblubienicy. Czyli
u zarania, odwieczna kobiecość, Marys, najpierw, kochanie, musisz się stać oblubienicą, nie ma partenogenezy, nie istnieje. Najmniej w ludzkim, najbardziej duchowym, nadprzyrodzonym świecie. Najpierw musisz się stać oblubienicą. To jest to, co w tobie jest istotną. To odwieczna kobiecość w tym się gdzieś najistotniej przejawia. Oblubienica, która ma swoje miejsce pomiędzy dziewicą a matką. Bardzo ciekawe pomyślane. Pomiędzy stanem dziewiczym, kiedy jeszcze jesteś sama, a matką, kiedy już wydałaś na świat potomstwo. Obojętnie w jakim sensie. Oblubienica jest pomiędzy. To właśnie w odpowiedni sposób wyjaśnia tajemnicę obydwu, dziewicy i matki, ukrytą odwiecznej kobiecości przypisywanej Maryi. W niej najbardziej się wyjaśnia, czym jest oblubienica, która nie tylko w sensie terminologicznym, bo to nas nie interesuje, w sensie istotowym istnienia jako oblubienica pomiędzy dziewiczością a macierzyństwem. Ukryta tajemnica w Maryi. Jak ją wyjaśnia von Lefort? Dziewictwo, dziewiczość i macierzyństwo są to dwa jakby szczyty, jakby dwie podstawy jednego ogromnego pejzażu, w którym dogmat umieścił kobietę. Dogmat, czyli prawda wyznawana jako absolutna prawda w Kościele katolickim, pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami umieszcza kobiecość. Maryja jest, o ile się nie mylę, kobietą. Pomiędzy nimi dziewiczość, macierzyństwo. Rozciąga się rozległa dolina różnorako płodna. Królestwo oblubienicy. Królestwo towarzyszki mężczyzny. Chciałbym na to zwrócić uwagę, kim jest oblubienica dla Gertrudy von Lefort. Oblubienica oznacza towarzyszka mężczyzny. Bardzo na to zwracam uwagę. Czy to w kontekście Maryi. Małżonka związana sakramentalnie ustanawia szczyt w tym naszym świecie oczywiście, koncepcji oblubienicy. Kobieta, która jest zamężna w tym naszym świecie śmiertelników, jest szczytem tego, co oznacza koncepcja oblubienica. Ale za nią następują wszystkie możliwe więzi między mężczyzną i kobietą, zostając we właściwym porządku duchowym. Nie istnieje jedynie żona związana sakramentalnie. Nie jest jedyne istnienie. W sensie oblubienica. Pamiętajmy, na czym się skupiamy teraz. Tak, mamy termin. Kim jest oblubienica? Nie istnieje tylko jako żona. Nie jest jedyny jej wymiar. I Gertruda dalej pisze, ale istnieje jako przyjaciółka ukochana mężczyzny. O co chodzi? Jako jego towarzyszka na przykład chociażby w pracy, ale nie tylko. Przyjaciółka ukochana mężczyzny. Wiecie, co to oznacza, moi drodzy? Że ten rys oblubieńczy, on się powinien rozlać w kobiecości. W każdej konkretnej kobiecie, jak tu siedzicie, na sposób towarzyszka mężczyzny.
Wystarczy poczytać Księgę Rodzaju, dobrze się wczytać w Księgę Rodzaju, żeby zrozumieć, że ona została stworzona dla Boga? Nie, dla Niego. No, Księga Rodzaju mówi o tym jasno. Pan Bóg przyprowadził ją do kogo? Do Adama. Do mężczyzny, tak. To jest echo tamtych słów tutaj. Towarzyszka mężczyzny. To jest podstawowy sens oblubienica. Niezwykle ważny moment, kochani, to jest. Teraz jedno z najpiękniejszych chyba zdań, które w tej książce znalazłem. Misterium miłości ma miejsce w świecie także, bo niektórzy myślą, że tylko w małżeństwie może dziać. Ona mówi nie. Także się dzieje to misterium takiej miłości jako tajemnica duchowego stwarzania mężczyzny i kobiety. A więc ten proces i Pan Bóg na początku stworzył ich. On się o dziwo ciągle dzieje w przestrzeni duchowej, tak? Misterium miłości ma miejsce w świecie także jako tajemnica duchowego stwarzania mężczyzny i kobiety. Istnieje oblubienica, współpracownica ducha męskiego. Myślałem, że to będzie Ducha Świętego, ale ducha męskiego. Oblubienica ducha męskiego. I jeszcze, żeby ten temat dokończyć, oblubieńczości. Bóg stwarza zawsze i jedynie na sposób dwojaki, mówi Gertrude, czyli zawsze stwarza jako mężczyznę i kobietę, nigdy nie stwarza kogoś pojedynczego sam. We współpracy kobiety, oblubienicy męskiej duszy. To jest najmocniejsze stwierdzenie, jakie tam znalazłem. Oblubienicy męskiej duszy. Tak się przejawia w świecie naszym, tu, jak my tu żyjemy, według Gertrude von Lefort, odwieczna kobiecość. W jednostkowym życiu każdej kobiety. Pytanie, czy tak się przejawia? Można zostać w króliczej norze. Można powiedzieć, ja wolę swoje widziadła. Wolę tam przebywać, jestem tam bezpieczna. Nasz filozof nas zaprasza do wyjścia na zewnątrz i się rozejrzyj. Owszem, jest to niezwykle trudne. Jest jeszcze, kochani, drugi wymiar. Macierzyńskie oczywiście, oblubienicza, oblubienica, która prowadzi ku stania się matką. Wymiar uniwersalny macierzyństwa, bo to jest też charakterystyczne dla kobiety, dla kobiecości, no to jest jasne, tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. Dostrzegamy ten wymiar uniwersalny macierzyństwa w powołaniu religijnym do służenia, by Chrystus rodził się w duszach. Nie ma nic o rodzeniu dzieci. Zupełnie inna przestrzeń. To jest najgłębszy wymiar twojego bycia matką. Do tego, aby Chrystus rodził się w duszach. Oznacza to dla każdej pojedynczej kobiety. Nie mamy względu na powołanie, gdzie która jest małżonka, zakonnica, to nie jest ważne. Jako córki Maryi, że obok uobecniającego ojcostwa religijnego, pater, ojciec, ojcze Jacku, czy mogę prosić o spowiedź? No. Uobecniającego, sakramenty to jest uobecnienie Chrystusa. Obok tego istnieje, obok tego kapłaństwa męskiego istnieje w Kościele misja religijna specyficzna dla kobiet. Apostolat o charakterze matki macierzyńskiej.
nie jedynie wypełnia się ten apostolat w sensie przenośnym, jakimś szerokim, coś gdzieś, czego ludzie nie widzieli, tylko w jakim? Doskonale uważam tutaj cytat przez Gertrudę von Lefort, ale w najwłaściwszym sensie tego słowa wypowiedź Zbawiciela określa, czym jest macierzyństwo kobiece najgłębiej. To przyjmuje jedno z tych najmniejszych. Najmniejsze to jest zazwyczaj co? No właśnie, dziecko. To przyjmuje jedno z tych najmniejszych w moje imię. Mnie przyjmuje. Pozory to są proste intuicje. I ostatnia myśl. Nie będę was, bo mamy jeszcze pewnego rodzaju konkluzję chciałbym dokonać, dlatego muszę troszeczkę skrócić. Jeszcze jedna myśl Gertrudy von Lefort. To prawda, to mężczyzna jest kapłanem. Kapłanem. Ale to kobiecie powierzono ofiarowanie. Bycie ofiarowywaną. Ciekawe to jest. Misterium religijnego macierzyństwa, czyli tego macierzyństwa w sensie głębszym pojętego, spotyka się to misterium z kapłańskim misterium transubstancjacji. Uważam, że jest to, nie będę rozwijał, nie będę się w to wgłębiał teraz i jest to do dużej refleksji. Spotyka się, czyli jest w pewnym sensie na równi. Misterium, tajemnica religijnego macierzyństwa gdzieś się styka z tym, co się w kapłańskim życiu rozgrywa w tajemnicy transubstancjacji. To jest termin wzięty oczywiście przeistoczenie, tak? Kiedy na ołtarzu kapłan, oto jest moje ciało, tak? Wypowiada te słowa, dokonuje się cud transubstancjacji. W jakimś sensie w tym macierzyństwie najgłębiej pojętym styka się to także w podobnym misterium, podobnej tajemnicy, tylko rozgrywa się ona wewnątrz tajemnicy Kościoła, dlatego jest niewidoczna i nienazwana. Tak pisze Gertrudy na innym miejscu. Chciałbym teraz na koniec naszego Jana Pawła II, prawie na koniec, bo tu jeszcze będzie deser. Medytacji, jego tekstu medytacji, tekst. Do mężczyzny teraz, bo tyle było o kobietach, mężczyźni się nudzili, teraz do mężczyzn. Jesteś stróżem świętości i jej ciała. Ona ma pozostać dla ciebie przedmiotem czci, czyli przedmiotem religijnym. Kochani, ciało kobiety to jest tak jak w rękach kapłana ciało Chrystusa. Mężczyzna kapłan tak może być też rozumiany. Ono, to ciało kobiety ma pozostać dla ciebie przedmiotem czci. Tak Wojtuła jest najmocniejszy. Dalej. Wówczas, to do mężczyzny teraz, zakonników też, będziesz cieszył się tym pięknem, jakim Bóg obdarzył ją, nie ciebie, ją od początku. Wówczas będziesz się mógł, jeżeli ono to ciało, ale ciekawe, ciało kobiece zostanie dla ciebie przedmiotem czci, będziesz mógł cieszyć się tym pięknem, jakim Bóg obdarzył ją od początku. O jakim początku mówisz, Janie Pawle II? Ano mówię, na początku stworzył ich. O tym początku. Tam twój wzrok ma ciągle sięgać. I dalej jeszcze cudowniejsze słowa. Ona będzie cieszyła się wtedy tobą. Będzie czuła się bezpieczna wobec oczu brata. Ten brat i siostra, jako oblubieniec i oblubienica, on pobrzmiewa w księdze Pieśni nad Pieśniami, kochani. To nie przypadek, że Wojtuła tutaj użył tego terminu brata. To nie jest brat rodzony
z jednego domu. To jest brat z Pieśni nad Pieśniami. Taki brat. Bezpieczna będzie się wtedy czuła wobec oczu brata. Będzie radowała się darem, włączę ten cytat, bo mnie tam niektórzy pokroili. Będzie radowała się ona wtedy darem, jakim Stwórca uczynił jej kobiecość. Czyli zrozumie, po co ona jest. I to ją rozraduje. Gdy ją będziesz umiał odebrać, przyjąć. Widzę, niektórzy kiwają głowami, niektóre kobiety, bo wiedzą, o co chodzi, cieszą się. Wówczas ta odwieczna kobiecość, das ewig weibliche, wraca temat do Wojtyła teraz. Będzie znowu natchnieniem twórczości i źródłem piękna, które po to jest, aby się z martwych wstał. Nie trzeba. Ja będę pędził na pociąg, ale ojciec Krzysztof powiedział, żebym został jeszcze i na pytania macie czas jakieś, jeśli by były, bo wszystko było jasne, proste. Myślę, że... Tak, to była filozof niemiecka, Gertrude von Lefort. Tą książkę napisała w okresie międzywojennym, natomiast jej wydania pojawiły się w latach wczesnych 50. Po polsku nie istnieje, przetłumaczona nie jest. Jest na język, no po niemiecku pisała, a więc jest po języku niemieckim. Jest w języku na pewno włoskim, bo ją mam, znaczy mam ksero, bo nie do zdobycia jest. W języku włoskim jest absolutnie nie do zdobycia. To jest biały kruk. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. Nie wiem, jak jest w innych językach. Warto ją naprawdę sobie dogłębnie przestudiować, bo ja tylko wybrałem niektóre, kochani, takie dotknięcia, nie? Które się jakoś korelują. Tak? Tam jest pytanie. Ja chciałam zapytać, czy mnie słucham? Ja chciałam zapytać, czy jakby w tej odwiecznej kobiecości jest też ślad Edyty Stein, bo obie panie się znały. I czy jakby w tym, również w tym temacie wymieniały myśli? Czy ojciec wie coś na ten temat? Nie wiem niczego na ten temat, ale to prawda, co pani powiedziała, że one się znały. I co ciekawe, ja myślę, że trudno powiedzieć jest teraz, która, na którą kobietę większą tak wywarła jaki wpływ. Ja tutaj mam taki tekst Edyty Stein, no bardzo krótki. Tutaj ojciec Kamil będzie miał wykład, to pewnie coś więcej o tym powie. Akurat mam tutaj z innego zupełnie referatu cytat. Wyjątkowa wartość kobiety zawiera się istotnie w szczególnym wyczuciu działania Boga w duszy. To taki króciutki jej cytat. Wiecie, nie mam dowodów na to, że ona operowała terminem odwieczna kobiecość, ale w jej, jak to tyle, o ile ja pamiętam, bo czytałem jej pozycję na temat wychowania kobiety, to o ile ja pamiętam, w jej pisarstwie pobrzmiewają pewne, niewątpliwie, pewne tony, które można by gdzieś tutaj u Gertrudy też spokojnie znaleźć. Ale która, na którą miała wpływ, nie mam pojęcia, tego nie potrafię powiedzieć. Proszę bardzo, strzelajcie. Zgadzam się jak najbardziej z ojcem, ale wydaje mi się, że grono odbiorców to powinien być bardziej wykład dla mężczyzn, żeby im przypomnieć, czym jest kobieta. Na szczęście nie zdążyłem wam zacytować jeszcze jednego tekstu, w którym w ogóle byśmy byli pogrążeni, bo jest tu jeszcze, ale z innego, tym razem mężczyzna, który mówi na ten temat, jak on odbiera odwieczną kobiecość, ale może lepiej. Lepiej nie pogrążać do reszty. Fabrice Hadjiacz napisał no, świetną taką puentę do tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, ale to warto sięgnąć do jego książki
mistyka ciała. On tam na końcu książki to jest. Tak, no do mężczyzn na pewno by się przydało. Czy coś było niezrozumiałe? Tak, to jest, ja powiem tak, kiedy czytałem te teksty, bo tutaj pani mówiła, że to jest tak intuicyjnie bardziej wyczuwalne, kobiety to wyczuwają bardziej intuicyjnie i jak słyszą coś, to one to po prostu czują, że tak jest. No, pisała to też kobieta, bardzo głęboko też religijna kobieta o wielkiej, wielkiej głębi. I powiem wam, że ten język, specjalnie powiedziałem, że to jest język symbolu. Ja bym nawet zaryzykował język pewnej poezji. Mi się od razu skojarzyła z tą, jak ona tam pisze o tych, że Maryja jest, to są te kamienie, te rzeki, te góry. Od razu mi się pojawiła postać Matki Bożej z Guadalupe. To jest, kochani, wizerunek nieuczyniony ręką ludzką przecież. Czyli tym, jak Maryja chciała pokazać siebie, no tak wierzymy, prawda? Że to wszyscy są chrześcijanie na sali. Jest udowodnione, że nie jest to obraz. Nie namalował go pędzel ludzki. I na tym wizerunku Maryja jest ubrana przecież w ten fantastyczny płaszcz, na którym odbija się całe stworzenie, cały kosmos. Przecież ona ma, tam jest cały gwiezdny nieboskłon ukazany. Jest tam ta roślinność na tym płaszczu. Ona ma, ja czytałem kiedyś świetny komentarz pewnego księdza pochodzącego bodajże z Meksyku, który był pochodzenia takiego półindiańskiego, półhiszpańskiego, który znał te stare tradycje inkaskie, indiańskie i mówił, że wy nawet nie wiecie, ile ten jest symboliki kosmicznej w tym płaszczu, który Maryja ma na siebie. To jest cały wszechświat. Ona reprezentuje wszechświat, kosmos na tym wizerunku. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Ten autor to napisał, ja tego nigdzie nie czytałem. Maryja tam jest tańcząca. Nie wiem, czy wiecie, tam jest ruch tańca. Tak charakterystyczne dla kobiety. Kobieta piękna jest wtedy najbardziej, kiedy tańczy. Może tak. To, co tu pani powiedziała, są bardziej takie intuicje, nie? Niż, ale można by spokojnie do Matki Bożej z Guadalupe odnieść to, co tutaj mówiliśmy. Następna po mnie będzie pani, która też chce coś powiedzieć chyba, kochani. Szósta godzina, nie chcę was zamęczać. Chyba wszystko. Dziękuję wam serdecznie i miłego też jeszcze wieczoru.